Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory. Bo dziś polecę Wam 5 chińskich anime, które warto obejrzeć moim zdaniem. Wybrałem 5, ponieważ nie chcę, żeby ten materiał długo trwał, a wybrałem sobie 5 moich takich troszeczkę ulubionych, jeżeli chodzi o chińskie anime. No i żeby troszeczkę o nich opowiedzieć, no to jednak ten filmik nie może trwać przecież 20 czy tam 30 minut, no bo nikt by tego nie obejrzał, więc się postaram zmieścić mniej niż 10 minut. Pierwszym anime, które chciałbym Wam polecić jest Douluo Dao, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale jeżeli chodzi o to anime, które macie oczywiście obok pokazane mniej więcej jak ono wygląda, to jest moje, moje ulubione, Anime, jeżeli chodzi o chińskie tytuły. Do tego jeszcze ono cały czas wychodzi, ale jest naprawdę ogrom odcinków, więc co tydzień mamy jednak odcinek. Jest, to jest normalny Tasiemiec, gdzie macie już powyżej tam 200 odcinków. Jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to no, no, trzeba go przyboleć, tak? Animacja nie jest jakaś super piękna, a do tego jeszcze y, mamy, jak jest, główny bohater jest jeszcze dzieckiem. Y, to jest opowieść o facecie który z poprzedniego życia, nie naszego świata, tylko z poprzedniego życia, w, mając gigantyczne umiejętności walki i z ukrytymi brońmi i tak dalej, po prostu trafia do świata, e, ginie, żeby udowodnić swoją niewinność, że nie sprzeciwił się klanowi swojemu ani nie okradł go, tylko chciał właśnie, żeby ten klan był jeszcze silniejszy i jeszcze potężniejszy, dlatego wykradł e, c, e, cenne zapiski, które wiecie, no były. Okolenia tam chowane, że zwykły jakiś tam uczeń nie mógł tego wziąć. On to wziął, ukradł te zapiski, nauczył się ich, poznał wiele tajników tej sekty, bo to można w sumie sektą nazwać, no i dlatego go zaczęli ścigać, bo za dużo wie. Ale żeby udowodnić tą swoją niewinność, no to skacze w przepaść, ale stworzywszy jakieś tam wspaniałe bronie ukryte, które tam wiecie, zabijają w mgnieniu oka. No, i tak, żeby, i mamy go, że on się urodził po prostu w drugim świecie, ale z poprzedniego świata ma wspomnienia. Tylko, że ten drugi świat, to nie jest tak, że tam są jakieś tam ukryte bronie i wiecie, sztuki walki. Tylko, wszystko zależy od duchowej mocy. Duchową moc, którą po prostu każdy człowiek ma. W sobie i może na przykład pożerać różne stworzenia, nie dosłownie pożerać, tylko jakby duchową energię ich pożerać i tworzą się takie pierścienie wokół nich. To właśnie jest potęga tego anime, tej postaci. Tak? Więc historia i świat jest bardzo ciekawy, ale mówię, przez pierwszy sezon trzeba przeboleć. Trzeba przyboleć, no bo on nie jest jakiś. Historia nie trwa jakoś super szybko. Główny bohater nie jest. Jest ciekawy, ale nie wiecie, no nie jest jeszcze dorosły, nie jest. Znaczy, dorosły to w sumie. Oni nie byli dorośli, oni tam. Mieli po 16 lat. Tylko ten przeskok w tych animacjach jest dziwny. Miejscami jest po prostu ta animacja kiepska w tym pierwszym sezonie, ale drugi sezon. To już jest naprawdę perełeczka, bo widać, że wykusili wy naprawdę bardzo dużo hajsu na to. Wiecie, no ja to tak mówię z głowy to co pamiętam. Wiem, że troszeczkę pewnie niektórzy mogło się złapać za głowę, co ty opowiadasz, ale jeżeli chodzi o mnie, no to tak, mamy bardzo przyjemny romans w tym anime z naszym głównym bohaterem i jego koleżanką, która się a nie będę wam już spoilerował. Mamy bardzo, bardzo dobre walki. Świetną animację, ale dopiero od drugiego sezonu. Bo pierwszy jest taki: no, wiecie, no, musicie przeboleć, ale na pewno wam się spodoba, jeżeli lubicie takie klimaty, mistycyzmu i tak dalej. Więc, jak to powiedziałem, mamy piękny romans, mamy fajne walki, mamy piękną grafikę już od drugiego sezonu, mamy naprawdę ciekawego głównego bohatera, który nie jest pizdowaty, mamy fajną drużynę, która każdy jest inny charakter ma, i tak dalej. Świat jest po prostu ciekawy, tak? W ogóle te, te bestie, te, te stworzenia, te, ta moc duchowa, te kulty, ta religia, no i tak dalej, i tak dalej, no to jest tego dużo. Więc naprawdę bardzo ciekawy świat. Polecam gorąco obejrzeć sobie ten tytuł. Drugim anime to jest po prostu to anime, które aktualnie widzicie. I co ja mogę powiedzieć? Animacja jest przepiękna, chociaż nie od początku. Dopiero widać, że później chyba zdobyli troszeczkę sławy i. Wydaje się, że dostali budżet na porządną animację, więc na początku będziecie musieli się przebolić. To jest dosyć częste w chińskich anime, że oni jakby, wiecie, mają kiepską animację na starcie, ale na przykład ciekawą historię, ale jeżeli ludziom się to spodoba, to później, później, powoli oni po prostu poprawiają tą jakość graficzną i naprawdę jest bardzo fajne anime. Jeżeli chodzi o to anime, ja byłem od początku... Troszeczkę taki wiecie. Powolutku do tego podchodziłem, do tego anime, Główny bohater wyda, wydaje mi się, że jest ciekawą postacią, nie jest jakiś nie jest taki gu, głupkowaty, jakby mogło, jak w większości na przykład chiński, japońskich anime, przepraszam. Więc to, to mi się podoba, że ci główni bohaterowie nie są tacy pizdziowaci jak w anime japońskich, więc. Y to, to jest główna, główna zaleta tego anime, czyli główny bohater. No i świat też jest bardzo ciekawy. Te, te, też jest ten kult, wiecie, mistycyzmu, tę moc duchową, te, te, te jakieś tam pigułki, które oni tworzą, alchemia i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę bardzo ciekawy świat, główny bohater, jak powiedziałem, jest fajny, jego mistrz jest bardzo fajną postacią, jest jeszcze jest coś takiego w nim, no bo on jest, teoretycznie jest duchem, jest tylko duchową jakby powłoką tego mistrza, który kiedyś, kiedyś tam żył i wiecie, i po prostu stracił swoją moc, więc on został tą duchową i on miał taki pierścioneczek na, na palcu, na ręce miał pierścionek, który pochłaniał jego duchową energię, przez co on się stał śmieciem i wyśmiewanym przez całą rodzinę. Właśnie w, 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 w chińskich anime zawsze jest ta rodzina jest jakiś coś ala sekta, można to tak nazwać, tylko, że wiecie, że nie, 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 nie na takiej zasadzie. Tylko po prostu jest ta rodzina, gdzie, wiecie, pokolenia z pokoleń tam żyją w tej rodzinie, są, te, te, wiecie, tam służący, niesłużący i oni wszyscy trenują, jeżeli ktoś ma jakiś tam, wiecie, talent, no to jest wyżej w hierarchii, potem idzie w górę, w górę, ale jak jesteś śmieciem, to jesteś śmieciem i każdy Cię był poniża. No i tak to jest właśnie siła, siła w, zazwyczaj w chińskich anime, siła jest wszystkim nie? Więc to jest moim zdaniem fajne, no bo to jest inne troszeczkę, znaczy może nie inne, bo niektóre anime też japońskie mają coś takiego, że wiecie, siła jest wszystkim, ale tutaj mamy już naprawdę bardzo, bardzo dobre anime, bardzo dobrą, ciekawą historię, fajny, naprawdę bardzo fajny świat, no i jedyne co... Hmm, Początek jest, no trzeba przyboleć, tak? Trzeba przyboleć, no bo ten początek nie jest jakiś super rewelacyjny, dopiero później się ta postać nam się rozwija, charakter jego się rozwija, animacja się rozwija. I jeżeli chodzi o owa, kilka odcinków owy, gdzie główny bohater bije się z naszą główną, jakby antagonistką, no bo ona zerwała zaręczyny z nim przez to, że on jest śmieciem w rodzinie i nie jest na tyle silny, by być godny jej. Tutaj on trenował bardzo ciężko przez lata, żeby z nią, bo wyzwał ją na pojedynek za tam chyba 5 lat, że on się stanie silniejszy i on ją po prostu zniszczy i tak dalej i tak dalej, więc mamy tą mamy to ten ten, ten, ten wiecie, jak to nazwać, tą go jakby nie wiem, pushing, że go że go pcha że go pcha po prostu ta troszeczkę zemsta, tak, żeby że ona splamiła honor jego rodziny, że jego ojca, przez co wy też wyśmiali, no bo, no mówię, tam jest ten kult tego, że ta rodzina jest najważniejsza. Jeżeli honor straci rodzina, może tam stracić pieniądze, może jakieś tam udziały, ale jeżeli honor straci rodzina, to jest dla nich najgorsze i to jest bardzo fajne. W ogóle naprawdę w późniejszym etapie animacja jest po prostu genialna, wygląda to wszystko pięknie, walki są Przeepickie po prostu, więc gorąco polecam się przedżyć przez ten pierwszy sezon, który nie jest jakiś super dobry, i później leci. Naprawdę leci kolosalnie, o ile to jest pierwszy sezon. E, możliwe, że to jest po prostu jeden sezon, tylko że on, on był nieźle podzielony, że naprawdę długo czekaliśmy na kolejne odcinki, więc wydaje mi się, że to jest sezonowo, tyle, że po prostu nie jest jakoś to tam specjalnie opisane, przynajmniej tam, gdzie ja oglądam. Więc naprawdę polecam gorąco ma anime, które ja wam polecam, jest Kings Avatar. Jest to opowieść o gościu, który był, który jest najlepszym graczem w danej grze. Świat jest praktycznie ten sam, co my mamy, tylko że on po prostu wszystko się to jest w taki fajny przeskok. Mamy z tego świata naszego do świata gry. Nie, że gościu przeniósł się do tego świata gry, ale rzeczywiście widzimy coś w tym stylu, że on jakby był tą postacią, tak? Czyli to co można sobie to to już musi działać wyobraźnia, że po prostu nie widzimy jego ekranu jak on sobie klika i tak dalej. Oczywiście czasami jest tak przerwa, żeby jakby nam uświadamia ten to anime, że to jednak on sobie klika, wiecie, klawiaturą, żeby ta postać się poruszała, a nie że on nią się porusza. Więc to nie jest coś typu sało, że wiecie, że wchodzi w grę, tylko że naprawdę jest to tak płynnie zrobione, że naprawdę super się to ogląda. Główny bohater jest naprawdę bardzo ciekawy. Jest taki, wiecie, no, niby taki cichy, niby, niby taki spokojny, ale ma coś w sobie takiego, wiecie. On dopiero w grze ujawnia swoją, taką, jakby, e, tą potęgę, tak? Więc naprawdę bardzo fajne. Mamy ten przeskok z świata normalnego do świata gry i to jest naprawdę super ciekawe. Widzimy też dużo, jak e, szczerze mówiąc, Chińczycy są fałszywi, fałszywymi ludźmi. E, w wielu anime właśnie ten motyw się przewija i to mi się wydaje, że nawet nie no, świadomie, na pewno nam to pokazują świadomie, ale jednak ta kultura, ci Chińczycy są naprawdę fałszywymi ludźmi, jeżeli chodzi o przynajmniej anime, nie wiem jak tam w Chinach, ale wydaje mi się, że to jest na, na zasadzie troszeczkę podobne, więc to już jest taka mała ciekawostka, prawda? Ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawe anime. Animacja jest naprawdę dobra. Drugi sezon ma już taką animację typowo japońską, ale pierwszy sezon ma taką chińską. I szczerze mówiąc, ta chińska mi się bardziej podoba. Nie wiem jak... Ja widziałem komentarzy wiele, że na przykład drugi sezon to jest, na, jest zarąbisty, bo przecież jakość animacji się poprawiła. Dla mnie bardzo fajna animacja była w pierwszym sezonie. Ona była taka nietypowa, bardziej realistyczna. No naprawdę bardzo, bardzo fajna. Gorąco polecam, bo jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Jest do tego jeszcze film, później powstał, i jest jeszcze nawet wersja tej, tej historii ze świata prawdziwego, że mamy normalnych aktorów, którzy tam mają tą grę. I co ta gra nie wygląda jakoś super rewelacyjna, no bo jest taka 3D i no typowe dla, Japo dla, dla Chińczyków, że tworzą coś takiego, ale mimo wszystko dobrze się ogląda. Ja obejrzałem i powiem Wam szczerze, jestem bardzo zadowolony, więc gorąco polecam. Jeżeli chodzi o czwarte anime, to jest full-time magister i oczywiście mogę to źle wymawiać, ale jest to świat, w którym mamy magię. Tak dosłownie, magie, bo ci ludzie są nazywani magami. Ludzie po prostu w pewnym momencie dostali moc różnych żywiołów, no bo tak to inaczej tego nie nazwę, więc troszkę podchodzi mi pod awatara, na przykład tylko troszkę bardziej rozwinięta ta moc, tak jak już mamy w późniejszych etapach, wiecie, że pioruny i tak dalej, ale tutaj mamy coś podobnego. Mamy naszego głównego bohatera, który jest z bardzo biednej rodziny, jego ojciec ciężko pracuje, jego siostra jest po prostu niepełnosprawna, no i on musi... No chcę stać się silniejszym, żeby właśnie zapewnić tak naprawdę bezpieczeństwo i, i stabilną rodzinę, stabilną finansowo też po części, żeby można było ich utrzymać, tak? Główny świat to jest na takiej zasadzie, że są po prostu różne bestie różnymi kategoriami podzielone. Które po prostu walczą z ludźmi, no i ludzkość musi z nimi walczyć, i właśnie te moce im w tym pomagają, więc tam praktycznie wszystko zależy od tego, jak silny jesteś. Jeżeli jesteś silny, to jesteś szanowany, jeżeli jesteś słaby, to jesteś nikim. No i taka jest prawda. No i w sumie w większości chińskich anime coś takiego się przedziera. Mamy tam romans, który no, jest słaby po prostu, nic ciekawego tak naprawdę. E mamy głównego bohatera, który często kreuje się jako tego złego, ale tak naprawdę jest bardzo dobrym e człowiekiem. Ma dobre serce i próbuje po prostu ratować wszystkich, ale nie tak dosłownie, tak jak mamy tu na przykład w, w japońskich animacjach, że... Mamy tego głównego bohatera i on jest dobry, bo jest dobry. Tutaj mamy różne motywy, można się utożsamić bardziej z, tym, z tą postacią, z tym bohaterem. Mamy cały czas ten motyw, że on właśnie jest ten gnębiony i ciągle ma podgórkę przez, tak naprawdę, przez to, że jest biedny. No i jego rodzina nie jest bogata, jego ojciec praktycznie jest zwykłym gościem, który sobie rozwozi tam żarcie, więc... No jest to, no jest to takie, no jest to po prostu przyjemne do oglądania, jest, można się utożsamić. Świat jest naprawdę bardzo ciekawy, animacja nie powala, ale jest naprawdę dobra. Jak na chińską animację, to taka prawda. E, na początku podchodzi pod taką chińską animację, ale później to troszkę zmienili na taką bardziej japońską animację i nie wiem, czy jestem z tego zadowolony. Jakoś taka pierwsza animacja mi pasowała w szczególności. Więc wcale nie, ma, nie jest tak, że te chińskie anime mają kiepską animację, bo na które, niektóre naprawdę mają po prostu jeszcze moim zdaniem lepszą niż japońska, więc no. Tak czy inaczej. E, Mamy różne motywy, f, f, podoba mi się to, że nasz główny bohater się rozwija, że nie jest cały czas taki sam, troszkę ma dylematów, troszkę jest, troszkę wiecie, różnych zagwostek i tak dalej, i tak dalej. Sporo niepowodzeń, e, dużo powodzeń, no i tyle, no. E, bardzo ciekawe, bardzo dobre anime, po prostu jest to przyjemne anime do oglądania. Polecam gorąco. Dobra, piąte anime tu macie tutaj na ekranie, i jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Główny bohater jest naprawdę bardzo dobry. Nie jest jakiś taki lamowaty. To mi się podoba w chińskich anime. Będę się powtarzał, ale naprawdę, główni bohaterowie zazwyczaj są naprawdę kozaccy, a nie są takie pizdy jak w japońskich animacjach, w, w, w większości mamy. Więc naprawdę bardzo ten... Jeżeli chodzi o świat, no to mamy coś takiego, że po prostu pojawiają się, pojawiły się jakieś tam bestie, które atakują ludzkość. Ludzkość musiała z nimi walczyć, większość ludzi wyginęła. Po pewnym czasie po prostu pojawiło, pojawili się ludzie obdarzonymi Mocami, że po prostu stają się jacyś, tam wiecie, potężniejsi, silniejsi, niektórzy mają mentalną moc, którą tam kontrolują przedmioty i tak więc, jak najbardziej, jest to no, bardzo ciekawe. Walki są naprawdę bardzo dobre. Animacja to jest typowo chińska animacja 3D, ale powiem Wam szczerze, może na początki były troszeczkę słabe, ale naprawdę, jest animacja bardzo dobra. Mimo że to jest 3D, ale naprawdę miejscami wygląda przeepicko i pięknie. Te bestie też wyglądają bardzo dobrze, więc jak najbardziej miło się to ogląda. Główny bohater właśnie nie jest taki pizdowaty, to mi się zawsze podoba w chińskich anime, bo w większości mamy bardzo dobrych głównych bohaterów jeżeli chodzi o antagonistów, nie mamy tam zbytnio antagonistów, bo po prostu bardziej pokazują to, że charaktery ludzi czyli zawsze się znajdują jacyś paskudni ludzie, ale główny motyw jest to że on stara się wyrwać ze slamsów swoją rodzinę ze slamsów, przepraszam no i on się staje coraz silniejszy, ma niezwykły talent okazuje się też, że ma mentalną moc czyli już jest dużo wyżej powinien być dużo wyżej w, w kaście tych wojowników więc naprawdę no Główny motyw to jest to, żeby pokonywać bestie, ale tak naprawdę Dużo się przewija tym, że tam są, wiecie, gry polityczne. Jestem tam ciągle tam wiecie, no jakieś, jakieś spiski, są zawistni ludzie, są zawistni tam koledzy z klasy i tak dalej i tak dalej, no bo on jest biedny, a te bogaci zawsze tak zawsze robią coś takiego, więc no jest ten motyw. No naprawdę bardzo mi się to podoba. Jest tam romans, ale strasznie delikatny, straszny, strasznie powolny. Nie za bardzo mi pasuje. Ta dziewczyna też jest nijaka, bo mało ją pokazują, więc nie za bardzo ten romans mi pasuje, bo po prostu jest nudny i nic, nic nam nie pokazuje. Jakby nie pokazuje nam, żebym, żebym ja im kibicował. Jest to bardziej takie, okej, okay, niech będzie, nie? No, ale główny bohater jest naprawdę bardzo fajny. Świat też jest ciekawy, bo tam widać te stwory, nie stwory, więc e, później się okazuje już zupełnie co innego tak naprawdę, więc gorąco polecam, bo to ma głębsze dno niż tylko, że ludzie walczą z demonami i tam dalej, więc jak naj... Znaczy domeny to są bardziej stworzenia jakieś zmutowane, nie? I raptownie się pojawiły. Więc no, gorąco, gorąco polecam bardzo dobre anime, bardzo dobry bohater, świetna animacja. Więc to są moje pięć tytułów chińskich anime. Oczywiście później podam jeszcze więcej, jak będę miał czas, ale zazwyczaj w weekendy będę nagrywał takie coś. Więc gorąco polecam sobie obejście, jeżeli któregoś z nich nie oglądaliście, no to gorąco, na gorąco polecam, bo nie tylko Japończycy robią dobre anime. Trzymajcie się.